Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mieniak i witam Was w kolejnym vlogu tak zwanym, bo dzisiaj się trochę będzie działo, chyba, tak mam nadzieję. Teraz właśnie jest godzina 8. Tak, ten zegarek nie działa, więc się na nim nie wzorujcie. Jest godzina 8 i ja szybko jadę zawieźć mamę. Jadę odebrać zdjęcie, bo będę potrzebował zdjęcia RTG do dentysty. Więc jeszcze tylko idę z moim psiakiem i lecimy dalej. Zanim odpalę samochód, albo już odpalę samochód. Słuchajcie, ja wiem, że więcej niż połowa nie dociera do środka, chociaż do połowy filmu, więc powiem to teraz. Słuchajcie, czy chcielibyście, bo ja mam taki zamiar, na pewno wam pokażę jaki. Już między innymi staram się pić wodę. A dlaczego pić wodę? Bo ja jestem osobą, która nienawidzi wody. Nie lubię wody samej, a już udało mi się wypić 1,5 litra wody. Więc trochę się z tym zmuszam, że tak to nazwę, dlatego że chcę zrzucić zbędne kilogramy i tak sobie myślałem, nie ma sensu codziennie nagrywać, jak sobie wstaję, robię jedzonko i biegam, czy jakąś tam wykonuję czynność fizyczną, by zbić kilogramy. Dlatego sobie pomyślałem, chyba że będziecie chcieli, dlatego napiszcie w komentarzu. Postaram się może nie codziennie, co drugi dzień coś tam nagrywać. A jeżeli nie to, to pomyślałem też o czymś innym, że pokażę Wam, będę nagrywał taki film 30-dniowy przez 30 dni i pokażę Wam rezultaty, co w te 30 dni zrobiłem, pijąc właśnie wodę, odstawiając słodycze, słodkie napoje i tak dalej, i oczywiście ćwicząc i mniej żrąc. Więc jeżeli byście takie coś chcieli, to dajcie mi znać, a ja lecę dalej po odebraniu zdjęcia i tyle. Korzystając z okazji, że czekam na swoją mamę, postanowiłem podzielić się z Wami moimi postanowieniami, które mam zamiar już od dzisiaj wprowadzić. Pierwszym takim postanowieniem jest picie wody. Jest to dla mnie męczarnia. Mienia, jak wam picie wody może być męczarnią? No, jest dla mnie męczarnią, bo może pośród Was, widzów, jest ktoś, kto nie lubi wody tak samo jak ja. Dla mnie picie wody jest męczarnią. Nie lubię wody, nie lubię smaku wody. Tak, woda nie ma smaku, wiem. Może dlatego to mi właśnie nie pasuje. Mdli mnie po dużej ilości wody, niedobrze mi i tak dalej. To wypiłem na siłę. Dlaczego chcę pić więcej wody? Bo picie samej wody przyspiesza metabolizm. A ostatnio, jak widzę siebie w lustrze, widziałem liczby na wadze, gdzie było napisane ciąg dalszy nastąpi, no to się trochę przeraziłem i postanowiłem coś zrobić ze swoją sylwetką, bo zaczynam się źle czuć w własnym ciele. Więc tak, picie wody to jest pierwsze postanowienie. Drugie postanowienie, które jest dość jeszcze bardziej ciężkie dla mnie, wstawanie na razie, ogólnie chciałbym wstać o 6, ale na razie o 8, 7. Był to problem, bo ja mam strasznie się odpalam w nocy, że tak powiem, mam nocny tryb życia i chodzę bardzo późno spać. Czwarty dzień z rzędu, wstaję o 8, już mi to sprawia coraz mniejszy problem, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.
No i słuchajcie, no i tyle, no pijemy wodę, czyli odstawiam same kolorowe napoje, same słodycze, ale mam patent, mam takiego lifehacka, takiego tipa dla siebie, jeżeli chodzi o picie wody, to, że jak załatwię ci wszystko, dentystę, ble, 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 to pójdę do sklepu, kupię sobie ogóra zielonego, kupię sobie cytrynę i może coś tam jeszcze. I pokroję to, wrzucę do dużego takiego dzbanka, wrzucę to do takiego dużego dzbanka i zaleję wodą. I to jakiś smak nabierze i może będzie po prostu lepsze. A jeszcze... Ogórek ma jakieś witaminy, cytryna ma witaminy, więc będzie git majonez. No dobra, to co? Lecimy dalej. Sytuacja wygląda tak następująco. Zdenerwowany jestem, bo byłem w banku, w moim banku, wymienić przerwany banknot, bo czytałem, że każdy bank ma obowiązek to zrobić. No i oczywiście najlepiej udać się do własnego. A że ja mam aktualnie w Millennium, no to pojechałem do Millennium i chciałem to zrobić. Ale powiedzieli mi, że nie są w stanie tego zrobić, że muszę gdzieś do jakiejś głównej siedziby, która jest w ogóle w innym mieście. To oburzone, tylko powiedziałem dziękuję, do widzenia. I plus jest taki, że w mieście mam około 4 chyba placówki, albo 3, więc jadę do kolejnej, się nie poddam, bo ten banknot muszę sobie wymienić. Ogólnie na razie nic takiego interesującego w tym dniu nie ma, ale mam nadzieję, że coś się zmieni. Bo o 13.30 jadę do dentysty. Dobra, widzimy się potem. Zaraz coś rozwalę, bo oczywiście mamy 4 jednak placówki w Elblągu i byłem w pierwszej, w której powiedzieli, że nie. Byłem w drugiej i wiem, gdzie mi wymienią, chociaż w drugiej mi powiedzieli, gdzie wymienią. A w ogóle muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Pamiętajcie, że dzisiaj jest Dzień Kobiet i ja swojej mamie kupiłem ponczusia, bo moja mama jest taka słodka, lubi słodkie rzeczy. Do tego jeszcze kupię kwiatka, więc pamiętajcie. Dzień Kobiet. Więc pamiętajcie o swoich mamach, koleżankach i o swoich kobietach, jeżeli macie. Bo trzeba kobiety dbać. Lecimy do trzeciego banku. Mam nadzieję, że teraz tym razem się uda. Ktoś pod moim ostatnim vlogiem napisał: panie, gdzie maseczka? Nie będę wypominał, kto to napisał, ale spokojnie, patrz. Ała. Mam maseczkę, idę do banku i chodzę w maseczce. Tylko po co z podwórza, gdzie jest pusto ludzi? Więc no. Dobrze. Dzisiaj ostatnie zadanie, można tak to nazwać, przed dentystą. Robię za pocztę kwiatową. Kolega mnie poprosił, więc wiozę kwiaty do jego mamy. Więc czas iść. Pamiętajcie, Dzień Kobiet, jeszcze raz przypomnę.